Montaż kilkunastu czujników monitorowania jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta planują władze Suwałk. Urządzenia będą rozmieszczone na przedszkolach, żłobkach, szkołach, ratuszu czy szpitalu. Koszt instalacji czujników to około 18 tysięcy złotych. Na wniosek radnego Wojtka Pająka podjęliśmy też takie działanie, żeby przekazać mieszkańcom informacje, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak w ich okolicy wygląda jakość powietrza. Odczyt z czujników będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców za pomocą bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych i na stronie internetowej Suwalskiego Ratusza. Monitoring jakości powietrza ma zacząć funkcjonować pod koniec lutego tego roku. Służy to temu, żebyśmy my, mieszkańcy, wiedzieli, czy tego dnia możemy sobie pozwolić na aktywność fizyczną większą na zewnątrz, czy na przykład dzieci z astmą powinny raczej zostać w domu. Jakość powietrza w Suwałkach generalnie jest dobra, jednak problemem ciągle są obszary domów jednorodzinnych, których właściciele korzystają z własnych pieców. Tu miasto też wychodzi mieszkańcom naprzeciw i po raz kolejny ogłasza program ograniczenia niskiej emisji, a tym samym dofinansowania wymiany kotłów centralnego ogrzewania na proekologiczne. Wnioski można składać będzie od 15 lutego do 31 marca bieżącego roku, tutaj do Urzędu Miejskiego, o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła w własnym domu jednorodzinnym, bądź też oczywiście w grę wchodzą również wspólnoty. W przypadku domów jednorodzinnych dotacja wynosi do 3000 zł, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych do 10 tysięcy zł. Są pieniądze na modernizację infrastruktury i budowę nowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Suwałkach. Po raz drugi miasto przeznaczyło na ten cel 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 kwietnia. Te potrzeby tych rodzinnych ogrodów działkowych są bardzo duże. Tam rzeczy do wykonania jest naprawdę dużo, bo to i alejki, i ogrodzenia, i sieć wodociągowo-kanalizacyjna, i jakieś tam wiaty, altany. To co jest wszystko potrzebne do funkcjonowania ogrodu. W ubiegłym roku z dotacji skorzystało wszystkie 6 ogrodów działkowych istniejących w Suwałkach. Posiadanie ogrodu działkowego cieszy się w mieście coraz większą popularnością. Tylko na terenach przy ulicy Wyszyńskiego w 3 ogrodach działkowych znajduje się ponad 1000 działek. Współczesny ogród działkowy, współczesna działka ma zupełnie inny wizerunek. To jest miejsce rekreacji, miejsce odpoczynku, miejsce spokoju, a nie miejsce upraw.